Drodzy Piotrkowianie, w niedzielę odbędą się wybory samorządowe. To nasze święto demokracji. Zachęcam wszystkich mieszkańców Piotrkowa do wzięcia udziału w wyborach. Idea samorządności jest niezwykle ważna dla naszego kraju. To właśnie samorządy są kołem zamachowym rozwoju Polski w ostatnich dziesięcioleciach. Nasza wspólna praca przyniosła w ostatnich latach wiele dobrych zmian. Dzięki samorządności w naszej małej ojczyźnie, w Piotrkowie Trybunalskim, decydujemy o sprawach istotnych dla naszej wspólnoty. Tutaj czujemy się bezpiecznie i odważnie patrzymy w przyszłość. Dziękuję Państwu za aktywny udział w życiu miasta. Bez Państwa zaangażowania nie zrobilibyśmy razem tak wiele dobrego. To dzięki Państwa pomysłom i sugestiom możemy systematycznie zmieniać naszą rzeczywistość. Pamiętajmy, że biorąc udział w wyborach, spełniamy obywatelski obowiązek, ale przede wszystkim mamy bezpośredni wpływ na przyszłość naszego miasta. Piątek kwietnia, Krystyna Witkowska. Witam Państwa, zapraszam na informacje piotrkowskie. Dziś w wydaniu 100 dni ma wykonawca na realizację inwestycji związanej z budową basenów letnich przy ulicy Żwirki. W wydaniu również o rolniczych protestach w formie pokojowej, bez blokad i sporcie w życiu młodych ludzi oraz osób z niepełnosprawnościami. 3 baseny sezonowe otwarte, 2 zjeżdżalnie, wodny plac zabaw, splash park oraz brodzik dla najmłodszych użytkowników. Tak będzie wyglądać Centrum Basenów Letnich przy ulicy Żwirki. Dziś umowa z wykonawcą inwestycji została podpisana. Firma wyłoniona w drodze przetargu od dziś ma równo 100 dni na wykonanie całej inwestycji. Zakres prac obejmuje budowę całego zespołu basenów wraz z terenem przyległym, czyli drogą dojazdową oraz parkingami. Więcej o tej inwestycji w poniedziałkowym wydaniu informacji piotrkowskich. Nie blokowali ulic, nie mieli też wątpliwej jakości prezentów. Pokojowo, by porozmawiać, rozwiać wątpliwości i przedstawić jasno postulaty. Wczoraj rolnicy protestujący przeciwko Zielonemu Ładowi i sprowadzaniu produktów spożywczych spoza Unii odwiedzali biura poselskie. Również w Piotrkowie Trybunalskim. Rolnicy z powiatu piotrkowskiego odwiedzali biura poselskie. Pierwsze kroki skierowali do biur posłów z Prawa i Sprawiedliwości. Podczas spotkań przekazali swoje postulaty związane m.in. z likwidacją Zielonego Ładu, zablokowaniem importu produktów spożywczych spoza Unii, w tym z Ukrainy. W biurach posłów PiS padły trudne pytania, m.in. o początek konfliktu zbożowego z Ukrainą i jego efekty. W tej chwili ceny pszenicy spadły do granicy 70-65 zł. I to jest zasługa waszego rządu, bo wy żeście nam zaprezentowali tego niedopieczonego kotleta, a my go teraz musimy i dzięki temu tutaj teraz żeśmy się dzisiaj spotkali, bo ktoś musi też żabę połknąć. Ta decyzja zapadła w Unii Europejskiej. Ja tu chcę powiedzieć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził embargo. Nie było absolutnie żadnej ustawy, bo nie mogło takiej ustawy być. Rolnicy również odwiedzili piotrkowskie biuro posła Koalicji Obywatelskiej Bogusława Wołoszańskiego. Nie zastali go. Z powodu nagłej choroby nie mógł przyjechać. Zostawili swoją petycję do posła. Przede wszystkim przedstawiamy swoje postulaty, swoje problemy i domagamy się, żeby parlamentarzyści, posłowie zajęli się naszymi problemami, nie tylko obiecywali, ale żeby też zajęli się w sposób konkretny. Domagamy się też od nich, żeby się wypowiadali na te zagadnienia, o których mówimy. Rolnicy nadal nie odwołują protestów. Jak mówili, liczą na odpowiedź posłów i konkretne działania z ich strony. Wiosna Traktu Wielu Kultur już w sobotę w Rynku Trybunalskim. To, jak zapowiadają organizatorzy, będzie wyjątkowe wydarzenie multimedialne. Widowisko w Rynku Trybunalskim przeniesie uczestników w niezwykłą podróż przez współczesne dzieje miasta w rytmie muzyki i wizualizacji. Grupa Wataha Drums wykorzysta muzykę, ruch, światło oraz innowacyjne wizualizacje, a dzięki temu przedstawi współczesną historię Piotrkowa.
W ramach multimedialnego wieczoru wyświetlony zostanie również mapping 800 lat Piotrkowa, dzieje w kalejdoskopie. Wiosna Traktu Wielu Kultur rozpocznie się o godzinie 19.30. Miejsce wydarzenia – Rynek Trybunalski. Wybory samorządowe już w niedzielę. Najwyższy czas powiedzieć nie o kandydatach, nie o programach, pomysłach do realizacji, a o tym, jak zagłosować, by oddane poparcie na karcie wyborczej było ważne. O tym teraz. Wybory samorządowe 7 kwietnia. Jak oddać głos? Karta do głosowania w wyborach wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zawiera nazwiska kandydatów na różowym tle. Pod każdym nazwiskiem znajdziesz skrót nazwy komitetu wyborczego kandydata, a niekiedy symbol graficzny komitetu, o ile komitet ma taki symbol. Głosujesz stawiając znak X w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata. Znak X to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Instrukcje głosowania znajdziesz na dole karty. Podobnie będzie wyglądała karta do głosowania w wyborach do Rady Gminy powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Znajdź listę kandydatów, na którą chcesz zagłosować i postaw znak X w kratce przy nazwisku wybranego kandydata wyłącznie na tej liście. Jeżeli postawisz znak X na więcej niż jednej liście kandydatów, twój głos będzie nieważny. Podobne zasady głosowania obowiązują w wyborach do Sejmiku Województwa. Wybierz listę z nazwiskami kandydatów na niebieskim tle, a następnie kandydata, na którego chcesz oddać głos. W Piotrkowie Trybunalskim pojawił się mural. Znajduje się on na szczytowej ścianie kamienicy przy ulicy Szerokiej. Mural wykonany został po zakończeniu prac związanych z ociepleniem elewacji kamienicy. Swój udział w tworzeniu projektu murala mieli uczniowie piotrkowskich szkół plastycznych. Jest to pierwszy z murali w mieście, które mają wzbogacać estetykę i być formą jego promocji. Autyzm to temat, który pomijany być nie powinien, a nauka akceptacji i tolerancji, a przede wszystkim zdobywanie wiedzy na temat spektrum autyzmu najlepiej zaczynać od wczesnych dziecięcych lat. Tak też robią uczniowie szkoły podstawowej Villa Bambini, którzy zorganizowali akcję Niebieskie Igrzyska. Akcję zorganizowano przed Komendą Straży Pożarnej, gdzie zebrali się uczniowie podstawówki Villa Bambini. Cel – przybliżenie tematu autyzmu jako częstego zjawiska, z jakim uczniowie spotykają się w środowisku rówieśniczym, również w swojej szkole. Chcemy tym dzieciom uświadomić, że te osoby nie są inne, tak? Są takie same jak my, tak? Że dzieci ze spektrum autyzmu również świetnie działają w naszym społeczeństwie, tak? Świetnie sobie radzą na przykład w zawodach sportowych, w zajęciach takich z dziećmi zdrowymi. W ramach akcji odbył się happening, podczas którego dzieci wyrecytowały fragment hymnu Niebieskich Igrzysk, a w niebo poszybowały niebieskie balony jako symbol autyzmu. Sport to dobra zabawa i tej nie brakowało podczas spartakiady sportowej przedszkolaków, a ta odbyła się w piątkowy poranek w hali Relax. Każdy sportowiec wie, nawet ten mały, że ciało przed rywalizacją trzeba przygotować podczas rozgrzewki. I tej nie zabrakło. Dopiero po takim przygotowaniu można było zacząć rywalizację. Sześciolatkowie z piotrkowskich przedszkoli mieli do pokonania kilka torów. Co trzeba zrobić, by wygrać zawody sportowe? Dobrze ćwiczyć. Trzeba trenować. Trzeba przysiady robić, trzeba być w dobrej kondycji. Szybkim, dobrym. I trzeba trenować? Tak, ja trenuję na Polonii Piotrków. Żeby być najlepszy. Trzeba słuchać poleceń. Dlaczego trzeba słuchać poleceń? Bo jak się źle wykona, to się nie wygra. Spartakiadę sportową przedszkolaków zorganizowało Przedszkole Samorządowe nr 14. Celem przede wszystkim była walka fair play i przedstawienie dzieciom, że sport to jest wspólna zabawa nie tylko u nas na terenie placówki, ale także na terenie troszeczkę innego miejsca, jakim jest hala OSIR. Rywalizacja była fair play. Przysporzyła dużo frajdy młodym sportowcom. Efekt? Jedyny z możliwych. Wszystkie reprezentacje przedszkoli zajęły równorzędne pierwsze miejsca.
każdy z zawodników otrzymał medale oraz nagrody. Spartakiadę wsparły oba kluby Piotrkowskiego Szczypiorniaka. Sport poprawia zdrowie, usprawnia narządy ruchu, redukuje napięcie i agresję, a także wpływa na psychospołeczne funkcjonowanie. Korzyści z aktywności fizycznej jest cała długa lista, a jeśli do tego dodamy jeszcze dobrą zabawę, to nie ma już żadnej wątpliwości, że sport uprawiać warto. I właśnie wczoraj do takiej sportowej rywalizacji stanęły dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami intelektualnymi z piotrkowskich szkół oraz warsztatów terapii zajęciowej. Zawody odbyły się w hali Relax. Do rywalizacji w tych zawodach stanęło 6 10-osobowych drużyn. Zawodnicy rywalizowali w lekkoatletycznych konkurencjach i tu wykazać mogli się swoją szybkością, zręcznością i skocznością. Nie zabrakło także toru przeszkód i konkurencji z piłką w roli głównej. Było różnorodnie, a duch sportowej rywalizacji towarzyszył wszystkim zawodnikom. Celem dzisiejszych zawodów była integracja, żeby dzieciaki z niepełnosprawnościami mogły razem uczestniczyć w jakichś takich wspólnych zajęciach sportowych. Drużyny spisały się na medal, no tutaj też gratulacje dla trenerów, którzy przygotowali zawodników do dzisiejszych zawodów. Tak więc wszystko było zgodnie z planem. Była też rywalizacja, były emocje, ale przede wszystkim była dobra zabawa. Jest dobrze, pobawiliśmy się troszeczkę, no trochę tam stresik był. Lekki, ale tam dałam sobie radę cieszę się, że zdobyłam puchar i pierwsze miejsce też. I jestem bardzo z siebie, bardzo zadowolona i z mojej drużyny też. No a skoro zawody, obowiązkowo wyłonieni zostali zwycięzcy. Za zaangażowanie i sportową postawę pierwsze miejsce ex aequo zajęły wszystkie drużyny. No i nie mogło zabraknąć medali i pucharów. To wszystko w dzisiejszym wydaniu. Jak w każdy piątek zapraszam Państwa jeszcze na magazyn Werbum. Ja się już z Państwem żegnam i słońca życzę na nadchodzący weekend. A tego, jak zapowiadają synoptycy, nie zabraknie. Do widzenia. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przybywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus. Stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzywszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte. Stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem,
Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w Jego imię. Niedziela Miłosierdzia. Jezus po raz kolejny przychodzi do swoich uczniów, pomimo drzwi zamkniętych, i to samo czyni zawsze, kiedy przychodzi do nas, kiedy nie zawsze my, nasze serca mamy otwarte na Niego. Nie mamy otwarte na słuchanie, na przyjmowanie Jego. I to, co najpierw robi, to witając się z nimi, pokazuje im ręce i bok. To trochę tak, jakby pokazywał im swój dowód osobisty. Nie wcale to, co wielkiego uczynił przed Jego męką, przed śmiercią, kiedy uzdrawiał, kiedy wskrzeszał umarłych, kiedy rozmnażał chleby i tak dalej. Bo największym Jego dziełem było to, że umarł i zmartwychwstał. I właśnie z tego pokazuje świadectwo, z tego pokazuje swoje rany. Tak sobie myślę, że być może w niebie nas też nie będą rozpoznawać po tym, jacy byliśmy wspaniali i cudowni, bo byliśmy, bo jesteśmy, ale po tym, jakie mamy rany. Rany mówią o tym, jak walczyliśmy, w jaki sposób angażowaliśmy się w życie, w jaki sposób wchodziliśmy w to życie. Jezus rzeczywiście pokazuje swoje rany, to znaczy pokazuje siłę zaangażowania w miłość drugiego człowieka. I na tym polega Jego miłosierdzie, że On tak się zaangażował, że był gotowy umrzeć i to uczynił dla mnie, dla nas. Ale mamy też dzisiaj Tomasza, zwanego niewiernym, ale najpierw zwanego Didymos, zwanego bliźniakiem. I może warto sobie uświadomić, że nie mamy imienia tego bliźniaka, to znaczy, że tekst nam sugeruje, że Tomasz miał jakoby bliźniaka i może tym bliźniakiem jest każdy z nas. Każdy z nas jest jak ten Tomasz. Czy to źle, że chcemy dotknąć, zobaczyć? Nie. To jest o tym, że chcemy naprawdę doświadczyć Pana Boga, chociaż On nie zawsze daje nam się doświadczyć w taki sposób, jak my byśmy chcieli, żeby On dał nam się doświadczyć. I kiedy Jezus przychodzi po 8 dniach, znów pokazuje mu swój dowód osobisty, ale mówi wręcz mocno: dotykaj, włóż rękę do mojego boku, dotykaj moich rąk, dotykaj moich ran i nie bądź niedowiarkiem. Zaprasza go do głębokiej wiary w to, że On jest naprawdę Mesjaszem, Zbawicielem, że zbawił nas, że z czułością i troską Ojca wchodzi w nasze życie, właśnie żeby nas uratować, żeby nas karmić. Tomasz wyznaje Jezusa jako Pana i Boga. Jest to najkrótsze wyznanie wiary. Pan mój i Bóg mój. Ale Jezus mu mówi, że są błogosławieni też ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Bo nasza wiara w istocie jest ciemnością. Może trudno nam to przyjąć, ale taka jest. Wiara nie jest pewnością. Wiara nie jest tym, że ja wiem i już po prostu. To jest chodzenie za Panem Bogiem, słuchanie Jego głosu, to jest trzymanie Jego ręki, chociaż często nie wiem, dokąd mnie to zaprowadzi, nie wiem, jak to życie się potoczy, a jednak czy uwierzę, niezależnie od okoliczności, niezależnie czy widzę, czy mogę dotknąć, czy mogę spotkać, niezależnie od tego. Jezus zaprasza nas dzisiaj do takiej wiary, do wiary w Jego miłosierdzie, ponieważ to miłosierdzie nas przez życie prowadzi. Miłosierdzie, które dotyka naszej zranionej duszy, naszego ciała często chorego, dotyka naszego serca, które jest poranione przez grzech, poranione przez krzywdy. Jeśli tylko uwierzymy w Jego Słowo, chwycimy się Jego ręki, On nas zaprowadzi do pełni, do głębi życia, które On prowadzi.
gazet w domach coraz mniej, ale ulotek, różnego rodzaju informacji dołączonych do rachunków bez liku. Zbędnego papieru pozbywamy się, wyrzucając go do niebieskiego pojemnika. Do niebieskiego pojemnika wrzucamy papier, kartony, tektury, w tym faliste, gazety, czasopisma, prospekty i katalogi, zużyte zeszyty i zniszczone książki, papier biurowy, bloki techniczne i rysunkowe, ulotki, plakaty, kartony po artykułach spożywczych, na przykład po ciastkach, herbacie, kawie, tekturowe pudełka po artykułach chemicznych, mydle, farbach do włosów, tabletkach do zmywarek. Co dzieje się z odpadami z niebieskiego pojemnika? Po odebraniu odpadów spod nieruchomości trafiają one do instalacji komunalnej, gdzie są już bardzo dokładnie, precyzyjnie sortowane. Następnie trafiają do zakładów przemysłowych, które zajmują się przetwarzaniem surowców wtórnych. No i później następnie z nich są wytwarzane kolejne produkty. Jakie na przykład produkty powstają z papieru? No z papieru głównie powstają też opakowania papierowe, różnego zeszyty, tak, książki, tego typu rzeczy. Czego nie wrzucamy do niebieskiego pojemnika? Na pewno do niebieskich pojemników czy też worków nie wrzucamy kartonów po mleku, po sokach. Nie wrzucamy artykułów higienicznych, zużytych, zatłuszczonego papieru. No, tego brudnego papieru też przede wszystkim. A jak wrzucać taki papier, na przykład jak karton? Jeżeli to jest taki karton, przysłowiowe pudełko, no, należałoby je złożyć i umieścić w worku lub pojemniku. No, jeżeli nie udaje się to postawić nawet koło pojemnika na odpady papierowe. Ile razy mogą być przetwarzane odpady z niebieskiego pojemnika? Odpady z niebieskiego pojemnika lub worka mogą być przetworzone nawet 5 razy. Pamiętaj, przed wyrzuceniem kartonu do pojemnika lub worka zgnieć go lub rozerwij bądź rozetnij. Pozwoli to na zaoszczędzenie miejsca w pojemniku lub worku. Moja mama segreguje śmieci tak, że kupiła do kuchni kolorowe kosze, aby można było wiedzieć, do którego kosza co wrzucić. Moi rodzice segregują śmieci bardzo dokładnie. Jak mamy na przykład butelkę, to odkręcają korek, wrzucają do torebki i jak takich dużo nazbierają, to wrzucają do serduszka. A z butelką bez korka zgniatają i wrzucają do plastiku. Moi rodzice segregują dokładnie, bo mamy bardzo dużo worków i wszystko idzie do innego worka. Segregują bardzo dobrze, żeby się nie pomylić. Jak na przykład ja się pomylę, to mnie poprawiają. A mój tata, jeśli kosi trawę lub obcina krzaki, zawsze wkłada pozostałe śmieci do bio. A jeszcze jak mamy karton z folią, to wtedy zdejmują folię, karton do papieru, a folię do plastiku. Starają się jak najbardziej mogą, bo nasza planeta jest piękna. Ja też się bardzo staram, ale czasami widzę, że ludzie powinni się nauczyć segregować śmieci. Prawidłowa segregacja papieru przyczynia się do ochrony drzew, które produkują życiodajny tlen. Jedno drzewo w ciągu jednego dnia produkuje tlen potrzebny do życia dla 170 osób.